Cześć, z tej strony Paweł Kłodzki, Akademia Hipertrofii, wspólnie z Mateuszem. Zapraszam Was do kolejnego materiału, w którym wytłumaczymy następne techniki treningowe, które można zastosować w swoim planie. Dzisiaj po raz kolejny skupimy się na mięśniu najszerszym grzbieta, dokładnie jego dolnośrodkowych częściach i przedstawię Wam ćwiczenie, które zasadniczo rzadko widzę, żeby ktoś wykonywał na siłowni i w sumie nie wiem czemu, ponieważ tak naprawdę jest to świetne ćwiczenie i w zasadzie można by rzec jedyne, które w ten idealny wręcz, nazwałbym to czysty sposób biomechaniczny, będzie aktywowało obszar do pracy. A o jakim ćwiczeniu mowa? No to za chwilkę pokażemy. Mówiąc o dolnośrodkowej części mięśnia najszerszego grzbietu, już daje nam to pewną informację, że będziemy chcieli spełnić tutaj funkcję przywiedzenia ramienia. Jest to bardzo rzadko w swojej idealnej, tak bym powiedział, czystej postaci spełniana funkcja anatomiczna, a ćwiczenie, o którym mowa, pozwala nam to w pełni wykorzystać. Będziemy wykonywali przywiedzenie na linkach wyciągu. Ruch, który w bardzo dużym stopniu przypominał będzie ściąganie linek na bramie, tudzież rozpiętki na bramie, natomiast odpowiednio zrozumiany i rzecz jasna odpowiednio wykonany będzie świetną opcją do zaangażowania wspomnianych dolnych części mięśnia najszerszego grzbietu. No to już weź się odwróć, żeby pokazać. Myślę, że po większości filmików wiecie, jak dokładnie ta sfera wygląda, ale jest to tutaj od biodra do przez cały odcinek lędźwiowy kręgosłupa, aż do początku odcinka piersiowego kręgosłupa. Ta bardzo rozległa część, oczywiście możemy ją podzielić na miedniczą i lędźwiową, ale skupmy się na tym, że jest to zazwyczaj wspomniane jako jedna dolna część, która zajmuje ponad 60%, nawet według wskazań naukowych około 64% całej powierzchni mięśnia najszerszego grzbietu, czyli ten bardzo obszerny tutaj zlokalizowany płat. Więc przejdźmy do ćwiczenia i wskażmy, jak ma ono wyglądać. Podejdź, Mateusz, do linek. I jeśli zauważymy, będzie to ćwiczenie, które, tak jak wspomniałem, w sposób niemalże idealny, czysty, będzie imitowało ruch przywiedzenia ramienia, czyli ruch, w którym my tak naprawdę idealnie pracujemy tą niską częścią mięśnia najszerszego grzbietu. Oczywiście część wysoka, czyli piersiowa, którą tutaj lokalizujemy, trochę mniejsza część najszerszego grzbietu, zajmująca mniejszą powierzchnię, też będzie aktywna, ale jej siła angażowana przez włókna tej części nie będzie już tak znacząca, dlatego przyjmuje się, że wykonując ten ruch i właśnie wykonaj go, skupiamy się najmocniej na części właśnie dolnej. Tutaj spokojnie możemy nawet do linii naszego pasa. Tutaj Mateusz delikatnie próbuje ten ruch pchać za siebie. Nie jest to błędem i akurat tutaj pozwala mu na to mobilność. Dobra mobilność. Natomiast możemy spokojnie ten ruch nawet do tego momentu wykonywać. I zauważcie, bardzo często podobne ćwiczenia wykonywane są pod kątem klatki piersiowej, ale pamiętać należy, że ruch przywiedzenia ramienia to jest ruch, w którym przez cały zakres trwania, od pełnego przywiedzenia do nawet tutaj 120 stopni zgięcia, odwiedzenia stawu ramiennego, tak naprawdę główną siłę generuje nam mięsień najszerszy grzbietu. I tu na pewno Mateusz będzie w stanie powiedzieć, że w tym momencie praca w tym dolnym obszarze jest bardzo mocno widoczna. Może odwróć się jeszcze i spróbujmy pokazać to z tyłu. Oczywiście nie można tutaj odebrać pracy, jaką wykonuje odcinek piersiowy, głównie jego dolna część, ale zauważmy, że główna część będzie skupiona w tym właśnie obszarze. Nie będę Mateusza rozbierał z koszulki, żeby to pokazać, ale to możemy sobie zarówno i biomechanicznie zobaczyć na bazie dostępnych badań pod tym kątem, jak również sugeruję wykonać to po prostu i zobaczyć, jak ten ruch będzie wyglądał. I teraz, czemu wspomniałem, że ruch ten jest w takim swoim stopniu unikatowy, w dużym stopniu unikatowy? Ponieważ większość ćwiczeń, jakie wykonywać będziemy pod kątem zaangażowania tej niskiej części mięśnia najszerszego grzbietu, to są na przykład ruchy ściągania szeroko drążka nachwytem, tylko zauważmy, wiesz co, odwróć się jeszcze raz, zauważmy, że przy ściąganiu drążka nachwytem ten ruch tak naprawdę jest w pewnym sensie hybrydą, w większym lub mniejszym stopniu, zależnie od szerokości chwytu, prostowania ramienia i przywiedzenia ramienia i nigdy nie wykonamy go idealnie do linii naszego ciała. Natomiast mamy ten ruch oczywiście w rotacji zewnętrznej, co nie jest żadnym problemem, natomiast zauważcie, że wtedy ten zakres ruchu jest dość mocno ograniczony. Natomiast jeśli ja wykonam ruch, który będzie tym czystym przywiedzeniem, to zobaczcie, że mogę... Jak ty obszedłeś, że cię nie widziałem? Zero.
Ale mnie zaskoczyłeś, człowieku. Dobra, kontynuujmy. Natomiast ten ruch jest jak najbardziej pełnym zakresem, który ciężko będzie spełnić w jakimkolwiek innym ćwiczeniu. Jeśli my odpowiednio zaangażujemy i nie będziemy wychodzić ramieniem zbyt mocno do przodu, kiedy to rzeczywiście klatka piersiowa, szczególnie ta dolna brzuszna część będzie angażowana mocniej, tylko ramię cofniemy lekko, opuszczając łopatkę, i to jest bardzo ważne, nie ściągając jej w sferach górnych, tylko przesuń się, jak możesz, dzięki, tylko opuszczając dokładnie tutaj, angażując poprzez najszerszy grzbiet, ściągnięcie łopatki ku dołowi, to w tym momencie możemy pozwolić sobie na ten ruch. I tak jak wspomniałem, możemy wykonać go od momentu 120 stopni lub nawet 90, jeśli mamy pewien problem z zaangażowaniem najszerszego w tych górnych jakby sferach, jeśli chodzi o punkt zgięcia, rzecz jasna. Natomiast optymalnie byłoby właśnie ten ruch wykonać w takim oto zakresie. Sprawdźcie to na treningu i gwarantuję, że w tym momencie jest to świetna, wręcz nawet bym się odważył powiedzieć, idealna alternatywa do wielu ćwiczeń, która pozwoli tą dolną część najszerszego zaangażować, i tego nie osiągniecie w żadnym innym ćwiczeniu. Znaczy, może w żadnym innym będzie to złe określenie, aczkolwiek będzie to niezwykle ciężkie do osiągnięcia. Mateusz to robi, powiedział, że działa bardzo dobrze. Ja wam mogę potwierdzić, że z punktu widzenia zarówno anatomii, biomechaniki, ten ruch będzie świetny w swoim istnieniu i wykonaniu. Tyle ode mnie, jeśli chodzi o ten materiał, te ćwiczenie i dolną część najszerszego grzbietu. Wam sugeruję spróbować to na następnym treningu i zobaczyć, jak ta praca rzeczywiście wygląda. Jak gwarantuję, będą państwo zadowoleni. Dzięki Mateusz za pomoc, dzięki Paweł za nagranie, wam dzięki za uwagę i oczywiście zapraszam do kolejnych materiałów, w którym omówię kolejne ciekawe aspekty treningowe. Do zobaczenia.